Siemaneczko! Z tej strony? Ostatni raz grałam w Subway Surfers chyba z 5 lat temu, tak z nudów. I akurat teraz trwa jakiś event Halloweenowy. Ej, co się dzieje? Subway Surfer. Ktoś zhakował Subway Surfers? Strasznie niepokojąca ta muzyka w tle. Mamy tutaj dwa rozdziały tej gry. Zhakowanej gry. To nie jest chyba ta wersja gry, którą zapamiętałam. Nie wiadomo czemu tutaj jest noc. Ale no jesteśmy na torach, czyli klasycznie tak jak zaczynała się gra. Ej, tam jest czarno. A mamy ścianę blokującą. No dobrze, to na razie idziemy może do przodu. Nie goni mnie w ogóle tutaj ten strażnik ochrony kolei? Chyba nie. Ej, jak ja mam tu przeskoczyć niby? Halo? A to? A nie, to jest sprint. Dobra, czyli mogę tutaj bokiem przejść. Czyli możemy tutaj łamać trochę zasady tej pierwotnej gry. Subway Surfer. A tu mamy jakiś X i pojawiło mi się jakieś tutaj taki wskaźnik, ale nic niestety nie mogę tutaj zrobić. Więc na razie idziemy dalej. Ta gra wygląda dosyć groźnie. Ej! Co jest? Jakieś małe ciufcie jadą. Mogę pod nie wejść? A nawet nic mi nie zrobiły. Gdzie one pojechały? Ej, one jadą dalej! Dawajcie, gonimy je, zobaczymy gdzie dojadą. Może musimy za nimi iść. Może się rozbiją na tej ścianie i ja będę mogła dalej tam przejść. Zaraz zobaczymy. O, uwaga, uwaga, jadą. Pierwsza. Pyk. No nie, ej, a może ja tam mogę wejść? Nie, nie mogę niestety tam wejść. Tu coś mamy. Ej, co tu mamy? Jakaś torba jest z tymi sprayami. Czyli ja będę grała jedną z tych postaci głównych. Pomaluj wagony, ha, 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 ha. Czyli ja będę mogła pomalować tutaj te wagony. Tam był jakiś X zaznaczony. Dobra, chodźcie, idziemy, sprawdzimy to. Gdzie był ten wagon? O, czuję się jak w grze teraz. Tutaj coś mamy. Mogę tutaj coś zrobić, namalować? No klikam. A, tu muszę nacisnąć. Dobra, znak pokoju, tak? To jest. Tutaj jeszcze mamy X-a, więc tu jeszcze coś mogę pomalować. O, uwaga. Czaszka teraz! O, to mi się podoba. Ja chcę same czaszki rysować. Tu też coś mamy? Nie, na tym wagonie nic nie ma. Ej, ta gra się powinna Scary Surfers nazywać, a nie jakiś tam Suffer. O, kolejna czaszka, super. Ciekawe, gdzie dojdziemy tutaj, jak cały czas będziemy szli. Kolejny X-ik mamy, uwaga. Czaszka kolejna, tak jest. Wszędzie czaszki rysujemy, o. Dobra. Oj! Ej, ja mogę zmieniać tutaj, zobaczcie, rysunki. Oj, chyba już nie mogę, zacięło się coś. Albo mi się farba już skończyła, no nie. Serduszko, dobra, na tym serduszko zostawimy. Teraz zobaczymy, co tutaj narysuję. Kolejne serduszko, a co jeszcze mamy? Znak pokoju? Serduszko, no niech serduszko będzie, może być. Ej, tu mamy jakieś drzwi, co tu mamy? Przycisk, don't press the button, ale ja go nacisnę. O. Wygląda na to, że muszę coś zrobić z tymi drzwiami, żeby je otworzyć. Ale co? Muszę rozkminić, co tu muszę zrobić. Ej! Chwila, bo tutaj są zaznaczone wagony. A, czyli serduszko ja mam narysować na takim żółtym wagonie, czaszkę mam narysować na tym takim czerwono-zielonym wagonie i na tym takim szaro-srebrnym znak pokoju. Czy ja to zapamiętam? Dobra, mam nadzieję, że ja to zapamiętam. Czerwony czaszka, żółty serduszko i znak pokoju na tych szarych. Dobra, to w takim razie... No nie, nie zapamiętam tego na pewno, nie. Czaszka czerwony, czaszka czerwony. O! Co jest? Co się stało? Halo? Ja myślałam, że w kupę jakąś wdepłam, taki dźwięk był. A tu nic nie ma. Ej, co to jest? Czemu, kurczaczuszki, ja pomazałam farbą tutaj moją czerwoną? No nie! Dobra, czyli na tych wagonach miał być znak pokoju, więc zmieniamy. Uwaga, uwaga. I pewnie jak zmienimy na tych wszystkich wagonach, to odblokuje mi się przejście. Ale kapu ścianie, strasznie chodzi ta gra. Dobra, na tym wagonie mieliśmy narysować... czekajcie, to jest żółty, czy to nie jest żółty? Nie, czerwony, czyli czaszka była... Okej, moment. O, perfekto. Czy na każdym wagonie ja to mam rysować? Jakieś przegapiłam, czy nie? A, czyli tutaj zmieniamy na serduszko. O, perfekto. Tu mamy szary, więc znak pokoju tutaj musi być. O, jest znak pokoju. I na tym ma być czacha. Nie, czacha powiedziałam. O! Czemu to się rusza? Przestraszyłam się! Co się stało z tym wagonem? Czemu on nagle tak się zaczął ruszać? Nienormalny jakiś! Anomalia! Anomalia! Nie rozumiem tylko motywu z tymi kurczakami, wam powiem. Z pociągami w sumie też nie rozumiem, ale pociągi mają większy sens niż te kurczaki tutaj na tych torach. Dobra, czy teraz jak nacisnę ten przycisk, to otworzą mi się drzwi? Uwaga! Kto jest mądry? Ja jestem mądra! Ha, ha, ho, ho, ho. Jaki dziwny śmiech mam. Ej, co tutaj mamy? Jakieś drzwi? O! Dorsy teraz mamy. Czy ja mogę tu wejść?
Ja się boję, że zaraz mi coś wyskoczy. Reklama oczywiście mi wyskoczyła. Dobra, wracając do gry, biegniemy dalej. Uwaga, uwaga. Tomek! Tomek, pociąg jedzie! O nie! Dobra, musimy uniki robić. Boże, co tu się dzieje? A! Ej! A! Czekajcie, bo... O, niektóre są podpisane jakimiś numerkami. Boże, Tomek, uspokój się, nie! Ej, tego mogę chyba dotykać. Dobra, czyli... Co tu się dzieje? Za dużo tego wszystkiego, boję się. A! Tomek mi prawie już tutaj dotknął. Nie! No i Tomek mnie niestety dopadł tutaj. Mogę restart zrobić? Ej, mogę restart zrobić! A jak ten sprint wezmę... A! Tomek, uspokój się! Ta gra jest taka głupia na razie. Uwaga, jedzie Tomek. Dobra, o! Nie mogłam się poruszyć! No nie, na takiej prostej tutaj rzeczy nie mogę tego przejść. Dobra, skupienie, teraz dam radę. Nie! Dobra, jest. To jest ciężkie, powiem wam. Ta gra nie jest zbytnio taka, wiecie, dobrze zrobiona. Ciężko czasami jest tutaj ich unikać. No nie wierzę. Te pociągi widziałam w ogóle są podpisane. Czy ja mam zapamiętać te numery? No dobra, postaram się zapamiętać te numery, bo tam czasami jest widoczny jakiś numer na tych tomkach, pociągach. Dobra, w to mogę wejść. 8. Tutaj nic nie ma. 8, 0. Czyli tak, 80. To nie wiem, czy to jedynka była. 801. 4. 801, 4. 8. No koniec już tego, za dużo! A, stop! Koniec? Dobra, to biegniemy. Może już się nie pojawi tutaj. No i oczywiście, wpisz kod. Do not press the button. Okej, ale kod jaki tam był? 801? 801, tak? 48 chyba tak było. 48. Przynajmniej tak zapamiętałam. Dobra, wciskam zielony. Correct! Perfecto! Czy mogę teraz otworzyć? A, nie musiałam nawet. Czekajcie, bo ja się boję, że mi coś wyskoczy. Najpierw zrobimy tutaj, wiecie, obchód. Chociaż wiecie, może nie wracajmy do tych tomków pociągów. Ja się trochę ich boję. Dobra, mam spray w ręce i nie zawaham się go użyć. To jest gaz pieprzowy, a nie spray. Dobra, idziemy do przodu. Mogę biec? Dobra, biegniemy. Jak coś wyskoczy, to trudno. Co to jest? Wygląda na to, że są głodne. Powinienem je czymś nakarmić. Ej, to jest ta szczęka jak z tego niesamowitego cyfrowego cyrku. Tam gościu też miał taką szczękę, nie? A mogę je dotknąć? A nic się nawet nie zrobi. Okej. Okay. A zasprayować je mogę? Nie działa spray niestety na nie. Czyli będę musiała tu coś im dać do jedzenia. Może listek jakiś z krzaków, coś. Czemu tak źle działa obkręcanie tego ekranu? Strasznie powoli. Dobra, o co tu teraz chodzi? Ej, coś tutaj na dachu jest. Można wejść po drabinie, zobaczcie. Co tutaj mamy? Laptopa jakiegoś, show. Show me the way. Ten dźwięk zwykle znaczy, że coś się zmieniło. Ej, rzeczywiście, tutaj mamy znowu X-a, czyli możemy coś namalować tutaj. Halo, nie działa. O, monetka. Mogę sprawdzić, co jest w środku wagonu. A jak to zrobić? Halo? Nie mogę tam wejść? Jak ja mam sprawdzić? Ej, tu kura jest. To są te kury, które były tam wcześniej rozjechane. Tu jest kolejna kura. Co ja mam z tymi kurami zrobić? Powiem tak, kręcę się już tutaj chyba z 5 minut. A, i znalazłam na końcu kolejny laptop. Co on mi da? Chciałam powiedzieć, że nie wiem, o co tutaj chodzi. Mamy kolejny laptop, uwaga. Klikam na niego. I znowu coś się zmieniło tutaj. Pytanie co? Muszę sprawdzić wagony. No dobrze, to sprawdzamy znowu wagony. Ej, tu jest drabina. Czy ja... No nie wierzę. Naprawdę? To jakaś gitarka jest. I co z tą gitarą mogę zrobić? Jak ją podnieść? Halo? O! Co ja mogę z nią zrobić? Z gitarą? Nie wiem, a jakbym na ten rysunek ją użyła? Właśnie, dawajcie, sprawdzimy, czy rozwalimy tak ten wagon jakoś? Aha, o, kura kolejna. Nie! Przecież nie dotknęłam! Co? Nie! Nie! Nie chciałam tego dotykać! Przecież ja nawet nie dotknęłam tego wagonu! Dobra, jeden wagon się udało zrobić. Ta gitara od razu, widzicie, się aktywuje, jak tylko ją w rękę weźmiemy, więc trzeba tutaj ostrożnie z nią postępować. I mamy monetkę, drugą monetkę. Czy ja... No czemu ja jej nie mogę podnieść teraz? Halo? O. I chyba ostatnia monetka jest tutaj, więc zmieniamy na gitarę.
I bierzemy, dobra, chodźcie tutaj do tych szczęk i dajmy im te monetki. Wydaje mi się, że tutaj musimy je wsadzić. O, mamy je, zobaczcie jak fajnie. Zobaczcie jak one zagryzają te monetki, one sprawdzają, czy to jest szczere złoto. Bo innego by nie przyjęły. No ostatnia, no jedz, halo. Samolocik leci. O. Idę do następnego poziomu. Zielono tutaj strasznie. W jakimś kontenerze jestem? O, nie pada deszcz, najgorzej. Great weather, I love the rain. Ale nie lubię ciemności, aha, czyli uwielbiam deszcz, ale nie lubię ciemności. Czyli ze mną to się nie zgadza, bo ja i lubię deszcz, i lubię jak jest ciemno. Dobra, tu mamy kolejne drzwi, niestety zamknięte. Ale głośno tutaj przez ten deszcz. Nie możemy tam niestety wejść. Co my możemy... Ej, tu coś jest. Tu coś jest. Jakiś talerz. Zupa! Talerz i zupa. To jest radar! Ej, to jest radar jak ten, jak z Dragon Balla do poszukiwania smoczych kul, zobaczcie. Nie wiem, czy oglądaliście Dragon Balla, ja przeleciałam wszystko, już każdy odcineczek. Teraz chyba coś jeszcze na Netflixie ma wyjść nowego i też czekam. Dobra, jak ja mam znaleźć? Ten radar powinien mi się pokazać coś na tym radarze. O, jest coś, tutaj jest jakiś punkcik, o, zaznaczony. Nie? Tutaj? No bo takie dwie kropki się pojawiły na tym radarze. A może to jest tylko takie podglądowe, wiecie? Dobra, tu coś pika. No jest tutaj coś. To to? To chyba to. Co to jest? Drzwi się otworzyły. Czy ja chcę tam włodzić? No dobra, wejdziemy tam, bo tutaj za bardzo hałasuje ten deszcz. Co to jest? To na Halloween jakiś pociąg już? Co to jest? Nic nie widzę tutaj. Muszę włączyć światło. To jest jakiś mięsny pociąg. Tutaj chyba ktoś bardzo kocha pociągi. Dobra, co my mamy tutaj? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Powinnam włączyć lampę. O, mamy tutaj włącznik światła. Halo, działa to? O, działa. Kolejne pociągi. Ej, a może my jesteśmy w domu tutaj tego strażnika kolei z Subway Surfers, co nas goni? Mamy telewizor. I bajeczka jakaś leci, zobaczcie. Straszny pociąg. Ale bajeczka fajna, nie? Dobra, zostawmy ten telewizor tutaj i rozejrzyjmy się, co jeszcze tutaj mamy ciekawego. Lodówka! O, w lodówce może to coś do jedzonka i picie jakaś zupa, obiad będzie, tylko też ciemno tutaj jest. Zapalmy to światło, bo nic nie widać. Coś jest, jakiś kurcz... Co to, ręka? Ręce i nogi? To tutaj nogi są w zamrażarce? Halo, co to jest? Dwie nogi czy jedna noga? Chyba jedna noga jest tylko. Ale z butem. To coś podejrzanego tutaj jest. Czy coś znajdziemy tutaj na górze? Ej, wanna. Można się wykąpać, ale w wannie nic nie ma. Strasznie dziadowskie tutaj to obkręcanie ekranu. Ej, toaleta. Idę się za... What? Skibidy toilet tutaj jest, no nie wierzę. Czekajcie, zapalę światło. Zobaczcie, jaki schowany. Mogę jeszcze raz to uruchomić? No tego tu się nie spodziewałam, nie? Ja zawsze muszę sprawdzić toaletę. Ale skibidy toilet się tutaj nie spodziewa. Ej, papieru nie ma. O, minusik, czerwona karteczka tutaj dla tej gry. Nie ma papieru toaletowego. Ej, co to? Jakiś obraz tutaj jest. Czekajcie, tylko zapalę światło, bo ciemno. I to jest ostatnia wieczerza, obraz? Tylko tutaj jest ten Tomek pociąg zrobiony. Czekajcie, idę wyłączyć ten telewizor, bo zwariuję z tą bajką. Cały czas ten śmiech słyszę. Dobra, koniec. Koniec telewizji już. Późna godzina jest. Dobra, co ja mam z tymi nogami i rękoma zrobić? Zobaczcie, tutaj jest ten strażnik, co nas goni. On jak jajko trochę wygląda. Powiem tak, nic tutaj nie znalazłam i nie wiem za bardzo o co chodzi. Tu jeszcze mam jakąś książkę. To było ukryte przejście cały czas, naprawdę. Ja się tyle błąkałam po tym domu. I co my tutaj mamy? Co tu jest? Ej! Jakiś... To jego nogi i ręce tego czarnoksiężnika tutaj są. Dobra, możemy mu je oddać? Czy coś? Chodził lisek koło drogi, nie miał ręki ani nogi. Znacie taką rymowankę? W ogóle o co chodzi z tą rymowanką? Dlaczego tak skrzywdzili liska w tej rymowance? I co ja mam z tymi rękoma zrobić? O, dobra, jedna ręka aktywowana. Trzymaj rękę kolejną. Bez ręki to ciężko trochę, nie? Dobra, znalazłam na internecie, że tutaj jest jakaś apteczka. I musimy mu tutaj jakieś leki dać. Uwaga, uwaga. Bierzemy i dajemy. To go na pewno postawi na nogi. Jest napisane Aliver, więc go ożywi tutaj. Dobra, trzymaj nogę i trzymaj teraz podkę. No i wstał tutaj nasz kolega. O, zatrzymaj klucz. Mam nadzieję, że go mądrze użyjesz. Klucz do tej bramy tamtej. No tak, bo my jesteśmy teraz w domku. Więc idziemy otworzyć tą bramę.
Gdzie tu wyjście było? Tutaj. No nie, i dalej pada. Nie poprawiła się niestety pogoda. Więc chodźcie szybko do tej bramy i zobaczymy, czy to już będzie koniec, czy jeszcze coś. To są w ogóle dwa chaptery, nie? O nie! Chyba walka z bossem nas teraz czeka. O nie, nie, nie! Uaktywnił się! O co tutaj chodzi? Co to? Co to za... A, jakieś pieski! Nie, zostawcie mnie, zostawcie! Co ja mam z nimi zrobić? A! Aha. Już? Tak szybko padło? O, 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 o. Tylko nie pieski, tylko nie pieski. Proszę nie pieski. O nie! Dobra, tu muszę skakać chyba. O, udało się. Dobra, czyli jak on tak się podbija, to musimy skoczyć. O, jest. Ale co ja mam? Tam się coś pojawiło. O, na razie... Nie, 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 pieski, pieski! Szybko uciekamy od piesków! Dobra, coś podniosłam. Aha, aha, muszę się obkręcić, tylko nie widzę nic. Dobra, a, aha, znowu się aktywnił. Dobra, zamroziłam go i czy ja mogę teraz go uderzyć? Mogę go uderzyć, tylko on tak na chwilę się zamraża. Okej. Okay. No nie, pieski, pieski, a! Nie, jak ja mam ich uniknąć? To są najgorsze chyba pieski do pokonania. Jezu, udało się, w końcu się udało, nareszcie. Oj, poleciał, obraził się, poleciał. Na koniec świata jeszcze dalej zrobił. Koniec chapteru pierwszego. No dobra kochani, to w tym miejscu kończymy. Jeżeli chcecie drugą część Subway Surfers, to zostawcie tutaj bardzo dużo łapeczek w górę, a ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!